Dzień w Polsce.pl, 25 minut po godzinie 11. Marcin Wikło, witam po przerwie. Teraz czas na sprawy naprawdę aktualne, czyli na to, co dzieje się na portalu w polityce.pl. Ze mną Wojciech Biedroń, witaj Wojtku. Dzień dobry, witam. Tak, patrząc po gazetach, no to spora przewaga jednak na rzecz Stanisława Pięty i pani Izabeli. Tak, i tego niekończącego się serialu. No właśnie, czy niekończącego się i jak się rozwijającego, bo o nim też na portalu w polityce.pl piszemy. Znaczy jest dzisiaj ciekawy wywiad, który my opisujemy jakby w portalu, oczywiście z odpowiednim komentarzem, bo puszczenie tego tak na żywca nie ma najmniejszego sensu. To mówisz wywiad, o wywiadzie dla faktu. To wywiad dla faktu, gdzie, no szczerze mówiąc, czytając słowa pani Pek, to ja miałem wrażenie takiego magla, w którym mieli się megalomania, manipulacja i cwaniactwo, i to wszystko puszczone na żywioł, mam wrażenie, bez żadnej refleksji, jeśli chodzi o prowadzącego ten wywiad dziennikarza i szefa działu politycznego tej gazety. Mam wrażenie, że to jest w ogóle taki układ, że skoro pani Pek przyszła i przyniosła do tabloidu tą historię, no to teraz trzeba z niej, jak się umówiliśmy, zrobić taką historię. I są takie słowa: historia, którą opisaliście, jest prawdziwa, wypatrzył mnie, zadzwonił, dużo o mnie wiedział, zaproponował współpracę. No, taka... ciekawe, no nie, no oczywiście, natomiast tam są ciekawe też inne wątki. Ta pani wyciera sobie twarz chociażby Jarosławem Kaczyńskim, jak to wiele miejsca w pracy magisterskiej poświęciła, że ona z dobrą zmianą to było od samego początku. No była... uważa, że to powinien być tak naprawdę kandydat na prezydenta. No właśnie, no, ujął ją Andrzej Duda. Natomiast tam jest cała masa takich dziwnych nieścisłości, dziwnych kombinacji, ale są przebłyski szczerości w tym wywiadzie, kiedy ta pani mówi, że o niczym innym nie marzyła, tylko o robocie w jakiejś państwowej instytucji, nawet wymieniając kwotę, którą mogłaby tam zarabiać. I to jest ten taki leitmotiv, który się w takich momentach, gdzie ona się sili na szczerość, że to wyłazi. No to wyłazi, to dajcie stołek, tak? Robiłam sobie zdjęcie z panem prezydentem, robiłam sobie zdjęcie z przyszłym posłem Horałą, robiłam sobie z tym, robiłam sobie z tamtym zdjęcie. W związku z powyższym potrzebuję teraz, no, żeby mi ktoś jakby grzecznie odpłacił za to, co wyczyniam. Jak oceniasz ten moment? No bo jasne, że ta pani już w żadnej spółce w tym momencie pracy nie dostanie. I co, jakby poczuła, że ten moment już uleciał i czas skonsumować to jakoś inaczej? No, no ona wprost mówi, że chciałam go rozszarpać, tak mówi o pośle Pięcie. Kiedy zobaczyła, no, wiesz, rozczarowana kobieta, której no się tak, coś obiecywało, to jest możliwe. No to rodzi się pytanie, dlaczego z tym tematem nie wyskoczyła w zeszłym roku, prawda? A wyskoczyła w tym roku i to już w połowie. No przecież tam są ewidentne, chociażby też to, co Marek zapisał w dzisiejszej okładce tygodnika Sieci, gdzie ta sprawa tak naprawdę, między nami mówiąc, powinna wypłynąć już dawno. Myśmy z Marzeną Onykiel też w połowie ubiegłego tygodnia przygotowali materiał, o którym rozmawialiśmy z naprawdę olbrzymim spektrum ludzi Prawa i Sprawiedliwości, i się okazywało, że przyszłe służby 4. RP Dobrej Zmiany informowały i alarmowały o tej pani już dawno, prawda? Więc ja myślę, że dzisiaj tak naprawdę ta pani dyskontuje. No, dla mnie to jest, powiem zupełnie szczerze, to jest krzyk kobiety, która po prostu przekombinowała, bo nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, że tak naprawdę tej pani chodziło tylko i wyłącznie o stołek, tylko i wyłącznie jakiś urząd, o jakąś robotę. Mówi o tym wprost, dlatego nawet nie ukrywa. W związku z powyższym, to wydaje się, że to jest dużo bardziej zniuansowana historia, no, i dlatego odsyłamy do tekstu Marka Pezy w tygodniku Sieci, bo tam są jeszcze takie wątki, których tutaj nie poruszyliśmy. Ja ją pamiętam z kampanii wyborczej, z tych jazd Duda busem i tak dalej. Ona była dosyć widoczna, była taka ofensywna wobec kandydata Dudy, tak, który później, jak się okazuje, został prezydentem. Natomiast no, ty masz takie jakby spostrzeżenia dosyć radykalne, że zapatrzona na karierę, tak, na cel. Myślę, że tak. Znaczy, ja uważam na przykład taką kwestię, no, tam pojawiają się te kwestie dotyczące ewentualnego prowadzenia przez służby. No cokolwiek się stało, jeśli rzeczywiście taki wątek był, to taki coming out w fakcie kończy jakąkolwiek operację służb takich czy innych oraz jej jako narzędzia bądź też zapalnika tego typu działań. No pamiętajmy, że coming out w Brukowcu to jest koniec działań, tak? To więcej się już nic nie da zrobić. Ona jest wystawiona, wszyscy wiedzą, kim jest, wszyscy wiedzą, w którą stronę to szło, albo mniej więcej wiedzą, w którą stronę. A może prawda jest, mówię, banalna, i ta rozczarowana, zawiedziona kobieta po prostu teraz swojego byłego partnera chce rozszarpać, i tak to wychodzi. Myślę, że tak jakiś element tego, o czym mówisz, tam na pewno występuje. Oczywiście pewne jakby pytania muszą paść, choćby o rolę służb, o zaangażowanie służb.
służb o wiedzę, którą dysponuje Stanisław Pięta, bo to jest poseł, który ma dostęp do informacji niejawnych. Tak, jest ale nie przesadzałbym komisji. Z tym. Myśmy rozmawiali, ja rozmawiałem w środę z kilkoma osobami, które się w Polsce zajmują służbami specjalnymi w taki czy inny pośredni lub bezpośredni sposób. I oni mówią wprost, po pierwsze pan poseł Pięta, ja oczywiście nie bagatelizuję tego, żeby było jasne, bo uważam, że pan poseł Pięta powinien odejść z polityki w związku z tym, że nie potrafił trzymać języka za zębami w rozmowach. Jeżeli stracił certyfikat, to by wystarczyło. Tak, dokładnie. Natomiast widzimy tak. Po pierwsze, nie miał znowu jakichś wielkich tajemnic. A śmiałem się, że tam... Nie wiemy, jakie on miał tajemnice. No, mam wrażenie, że te informacje, co jeszcze raz powtarzam, nie bagatelizuję, ale też powiedzmy sobie, nie dajmy się zwariować, prawda? Poseł Pięta nie jest pierwszoplanowym politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma dostępu do najbardziej tajnych informacji dotyczących do polskiej sytuacji wewnętrznej czy zewnętrznej. Więc też bym tutaj takiego wielkiego larum nie podnosił, co nie zmienia faktu, że obietnice pana Pięty załatwienia roboty w Orlenie, że jakieś teksty o prywatnej armii, tak, którą wytłumaczył mi to świetnie jeden człowiek, tam jaka prywatna armia, on ciągle jeździ z jakimiś ludźmi po strzelnicach. Więc myślę, że dobrze to obrazuje rzeczywiste możliwości posła Pięty w tym kontekście, takim najbardziej zresztą niepokojącym, bo dla mnie ta sprawa nie miałaby żadnego znaczenia, gdyby nie te opowieści, że tak powiem, pana posła do tej pary. Obyczajówkę można odłożyć na bok, natomiast jego dostęp do informacji niejawnych jest istotny. To niepokój na pewno, tak. Dobra, to zmieniamy temat, zostawmy posła Piętę, który ciekawe swoją drogą, czy jutro pokaże się na komisji śledczej, dobre czy będzie pytanie, przesłuchiwał, prawda? Pana generała Janickiego. Będziemy na pewno śledzili to przesłuchanie również na portalu w polityce.pl. 4 czerwca, a więc dla jednych święto, dla drugich to mówimy o 89 roku, dla drugich 92 obalenie rządu Jana Olszewskiego i moment upokorzenia. Wałęsa wspomina wybory z 89 roku i atakuje PiS. Trzeba było zawrzeć kompromis z komunistami. No tutaj Lech Wałęsa chyba nikogo nie zaskoczy. No nie, nikogo nie zaskoczy, bo tu są dwa nazwiska, które będą dzisiaj się bardzo mocno przewijały w portalu i w naszych publikacjach. No to jest oczywiście nazwisko Lecha Wałęsa oraz nazwisko Jana Olszewskiego. 4 czerwca to również rocznica upadku 92 roku rządu Jana Olszewskiego. No Wałęsa nie może zaskakiwać. Dzisiaj wiemy dużo więcej, prawda, niż to, o czym wiedzieliśmy 4 czerwca 89 roku o Lechu Wałęsie. Dziś chyba już nikt nie ma wątpliwości, że te jego stwierdzenie, że trzeba było zawrzeć kompromis z komunistami, no naprawdę w świetle chociażby tego, co ujawnił IPN dziennikarze, to chyba nie mamy żadnych wątpliwości, dlaczego musiał zawrzeć, bo właśnie może musiał zawrzeć kompromis z komunistami. No to też taka licencja poetyka, takie słowa Lecha Wałęsy. Z drugiej strony Jan Olszewski mówi o wyborach 4 czerwca 89 roku, także na portalu w polityce.pl państwo mogą przeczytać te słowa. Był to przełom. W kolejnych miesiącach Wałęsa dążył jednak świadomie do sparaliżowania Sejmu, więc pokazuje, że to była jakaś szansa, która chyba nie została jednak wykorzystana. Tak, zresztą tam widać bardzo dużą manipulację wokół słów Jana Olszewskiego. Na przykład dzisiaj uczestniczyłem w takiej rozmowie w jednym z programów telewizyjnych z dziennikarzami dużo młodszymi niż ja, dotyczącymi tego okresu, i oni wszyscy mówią tak, bo to Kaczyński chciał rozwalać rząd Jana Olszewskiego, co jest nieprawdą. On walczył o większość przecież dla mniejszościowego ówcześnie rządu. Wiele w tych sprawach jest dzisiaj wielkiej historii już chyba naszego kraju. Wiele niespełnionych niestety marzeń, które z upadkiem rządu Olszewskiego, a triumfem po części Lecha Wałęsy, no niestety mieliśmy z tym wszystkim do czynienia. Dziś trochę ta historia wraca, prawda? W jakimś sensie również symbolicznym, tak? Obóz, który wtedy chciał reformować Polskę, też skupiony czy wokół Jana Olszewskiego, ale również wokół Lecha Wałęsy, bo przecież różni ludzie współpracowali wtedy z Lechem Wałęsą. No dziś wszyscy zdajemy sobie sprawę, że też wiele szans zostało zmarnowanych i dzisiaj trzeba to nadrabiać, prawda? I nie tylko w tej warstwie ekonomicznej, gospodarczej, ale także społecznej, historycznej, pod wieloma innymi względami. Widzę tak na zielono, na portalu państwo znajdą zakładkę Mundial 2018, bo 14 startuje turniej w Rosji. Codziennie informacje, które no, nie są może polityczne, tak, więc od tego tytułu w polityce.pl trochę odstępują, ale przecież od 14 czerwca to będzie to, czym będą żyli wszyscy i politycy również. Ja mam w ogóle wrażenie, że na ten okres chyba trzeba będzie zawiesić jakąkolwiek działalność dużą polityczną, bo się już o tym gdzieś po cichu... To będą wakacje sejmowe. To będą po wakacje sejmowe z Jusem. Ale tak, serdecznie państwu polecamy tam rozmowę
rozmowy, analizy, oczywiście relacje, kiedy już zaczną również nasi grać. No jak tak patrzę na dzisiaj, no to powrót Neymara na boisko, no wczorajszy mecz z Chorwacją, no to kawał potężnego futbolu, zwłaszcza od drugiej połowy. Te wszystkie informacje znajdziemy w tej naszej zakładce Mundial 2018. No naprawdę serdecznie Państwa zapraszam, bo będzie się tam dużo działo i będzie bardzo wiele ciekawych informacji. I to taki oddech od polityki, ale do polityki wracamy, bo portal w polityce.pl to również komentarze i polecamy komentarze naszych publicystów. Ty zwróciłeś uwagę na jeden z nich, komentarz Michała Karnowskiego. Bo myślę, że to jest jeden z ważniejszych komentarzy ostatnich dni. Dlaczego? Dlatego, że nawiązuje Michał Karnowski do jakby tej wierchuszki unijnej ludzi Platformy Obywatelskiej, czy byłych ludzi Platformy Obywatelskiej, co poza kombinowaniem, jak wykończyć PiS i Schetynę, robi Tusk, a Bieńkowska, czemu milczy Buzek, pyta Michał Karnowski w tym tekście i obnaża po części. Moim zdaniem, ja pozwolę sobie użyć tego określenia, że one są kontrowersyjne, pewnej degeneracji klasy politycznej, która trafia do Brukseli, która trafiła do Brukseli. Dla mnie... Ale o co to chodzi? O pieniądze? O jakieś oderwanie od realnej pracy, którą trzeba w kraju wykonać? To jest kilka rzeczy. To jest po pierwsze absolutne oderwanie od rzeczywistych problemów kraju, z którego się wywodzi. To jest sprzedanie de facto polskiego interesu jakimś partykularnym dealom, które w Brukseli przecież są. Wiesz, jak mówił o tym Paweł Graś kiedyś, żeby się Donald oderwał od tego syfu, od tego folkloru, no, i wyjechał. No właśnie, no więc spełnia się pan Donald Tusk, ale Michał jeszcze rozbija taką konstrukcję, nieco jak domek z kart, która powstała jakoby Platforma Obywatelska, pan Buzek właśnie, pan Tusk, pani Bieńkowska, to mieli fenomenalny PR w Brukseli, że potrafiliby coś dla Polski załatwić, bo tak się budowało, prawda, tę narrację. Znaczy, no, jak ważne jest stanowisko tak, dla Polaka, no, najważniejsze i w ogóle tak. Historyczne. Pamiętasz, jak to się stało i mówiło się właśnie o tym historycznym momencie. Efekt jest taki przebywania na tym stanowisku pana Donalda Tuska, że Polska właściwie nie jest w stanie wiele osiągnąć. Mało tego, działania Buzka, działania Bieńkowskiej i Tuska jako takiego dzisiaj w bardzo wielu płaszczyznach tej naszej współpracy z Europą szkodzą, bo tak naprawdę dla nich pewien interes polityczny, wewnętrzny również, jest ważniejszy moim zdaniem niż niektóre te narodowe najważniejsze interesy. Michał to określa w ten sposób, że to nasza Bruksela dołożyła ich rządowi, tak, więc jakby tak, ten rząd tak, Prawa i Sprawiedliwości tak. To nie jest polski rząd, tylko to jest stricte partyjnie traktowane. To też słychać w wypowiedziach polityków Platformy Obywatelskiej, chociażby w tej przepychance o unijny budżet, prawda? De facto ta dyskusja się zaczyna, a my mamy wrażenie wszyscy, jakby ona, jak już byłoby dawno po niej. Tu świetnie Michał pisze chociażby o Łotwie, prawda? Która taka pokorna, a otrzymała mniej środków, a relatywnie, bo to przecież trzeba przeliczać na ilość mieszkańców i inne czynniki, no to dużo, dużo mniej niż Polska, więc cała ta narracja o tym, że dostaliśmy mniej, bo praworządność jest w Polsce łamana, no powolutku zaczyna nie mieć żadnego znaczenia, wszystkim nie polega na prawdzie. Jesteśmy po weekendzie, więc możemy sięgnąć kilka dni wstecz. Odnotowaliśmy oczywiście ten taniec i śpiew prezydenta Andrzeja Dudy w Lednicy wspólnie z młodymi ludźmi, tak. To taka modlitwa poprzez taniec w ten sposób wyrażone. No i tutaj też są skrajne opinie. Czy to jest jakieś szarganie jakby głowy państwa i takie pozbawienie samego siebie pewnego autorytetu, czy też wejście w buty takiego Andrzeja Dudy, jakiego wyborcy polubili w 2015 roku? No wszyscy takiego Andrzeja Dudy znamy. No to, co powiedziałeś, właściwie kończy ten temat. Tak, to jest rzeczywiście Andrzej Duda, który walczy o różne środowiska, a przede wszystkim jeszcze jedna bardzo istotna kwestia. No przecież to jest były harcerz, prawda? Który bardzo często uczestniczył w takich uroczystościach, które miały wydźwięk i poniekąd społy młodzieżowy, jako środowisko. Nie tylko jakby aspekt taki młodzieżowy, że tak powiem społeczny, ale również religijny. Nie widziałem w tym, jak to niektórzy nazywają, występie Andrzeja Dudy niczego kompletnie złego. No natomiast mogę sobie porównać Bronisława Komorowskiego koło czekoladowego rozsypującego się orła, otoczony... Bronisław Komorowski też był w Lednicy wianuszkiem i dlatego się tego kompletnie nie czepiam. Natomiast jak sobie porównam tego czekoladowego orła i prezydenta Andrzeja
Andrzeja Dudy, który wspólnie z 80 tysiącami młodzieży, bo przecież tam armia po prostu ludzi przyjechała, nie spędzona samochodami, autobusami, tylko sami z siebie. No ciężko się dziwić, że prezydent tam jest. Poza tym pamiętajmy, że ten weekend był wyjątkowo religijny dla pana prezydenta, bo przecież występował też w innych miejscach, również w tej takiej, w tej otoczce sakralnej. No to jest prezydent, który nigdy przecież nie odcinał się od swojego głębokiego katolicyzmu, prawda? Ja mam wrażenie też, że to wydarzenie bardzo będzie miało znaczenie dla obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Te flagi przekazane młodym ludziom, prośba o eksponowanie barw narodowych, to jest coś, co pójdzie dalej, co zostanie przez nich poniesione. Podobała mi się nawet ta scena, jak to już nie Lednica oczywiście, ale jak arcybiskup Nycz całował flagę przekazaną przez Kancelarię Prezydenta Świątyni Opatrzności Bożej. Myślę, że to taki ważny moment i myślę, że też taki troszeczkę kubeł zimnej wody dla tych, którzy chcą strasznie wsadzić pana arcybiskupa Nycza w takie buty polityczne, tylko, że tak powiem, zahaczające o jedną opcję polityczną. Delikatnie mówiąc, arcybiskup Nycz od polityki nie ucieka, ale zostawmy to w tym momencie. Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl, zachęcamy do czytania i komentarzy, i wywiadów. Tak jak mówiliśmy, co prawda wydarzeniem ciągle takim politycznym najważniejszym, ale to chyba już z powodu zbliżających się wakacji jest romans posła Pięty, ale i inne ważne rzeczy i komentarze również na ten temat znajdą państwo na portalu w polityce.pl. A my za chwileczkę połączymy się z Marcinem Fijołkiem, który będzie mówił o pewnym wydarzeniu, w którym biorą udział Antoni Macierewicz i Piotr Naimski. Jesteście państwo ciekawi, co to jest? To zostańcie z nami.